Proszę być z nami. Radio Koncita. Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. To ciekawe wypowiedzi różnych ludzi. Tutaj widzicie Państwo też i Krystyna Pawłow. Wypowiadała się i poszczególne osoby i wszystko, i wszystko, i wszystko. I to, i Mansurem jest fundamentalne, żeby odpowiedzieć na pana pytanie. Dzisiaj Mansur był raczej już tylko politycznym przywódcą. Radio Koncita. Przywódcą wojskowym, kimś, kto w sensie operacyjnym dowodził talibanem. Już nie miał tej... Czyli dzisiaj Krystyna Pawłowicz mówiła o żebraniu PO. Będą prosić, będą robić umizgi tego typu. Więc tutaj zupełnie inny Mansur. Proszę, El Mercedes oglądamy, Wiesiolandia, Witeklandia, Elka Pierdzielka i El Hop Art 2000. Tam wszystko jest, proszę Państwa, z wody. Ale no to było nienaturalne, w zasadzie kontestowane przez wielu i to też świadczyło o problemach, jakie Mansur miał przez ostatni rok. Cały czas musimy pamiętać, trwało jedno. Radio Koncita. Wiele stawki muzyczne, Radio Koncita, Tok FM, Euro Koncita. Proszę oglądać te programy, które są wyszczególnione. Tutaj proszę Państwa, na Google Plus mamy różne kanały, ale na YouTube zapamiętaj El Hop Art 2000 jako Elka Pierdzielka, Elka Pierdzielka, Cinderella, Felicja Boska, Wiesiolandia. Mamy El Mercedes, Witeklandia, El Mercedes nadaje Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. I właśnie próba podsumowania roku prezydentury. Oczywiście ten rok nie jest jeszcze pełny, bo prezydent rozpoczął 6 sierpnia swój urząd sprawować. Natomiast od wyboru jest dokładnie rok, więc możemy mówić śmiało i oceniać ten rok. Naszym tutaj gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, który specjalista od XIX wieku. Witamy serdecznie, panie profesorze. Oczywiście wykładowca na Katolickiej Unii Wysokiej Świętokrzyskiej i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej. Panie profesorze, kłaniamy się. Zobaczmy, ten rok, jaki był rok, jaka to jest prezydentura, jakie nadzieje przed nami. Kiedy jak się dowie, co to wtedy ona będzie miała się zamknąć, podstawę, rozumiesz? Jak ci mówię, to ci mówię, a ty się nie słuchasz. To zwycięstwo tworzyło tę perspektywę, więc jest to symbol zmiany, bezwzględnie zmiany układu władzy w Polsce, a również zmiany stylu władzy i celów, wydaje się, takich politycznych. Ta polityka historyczna, tak mocno kiedyś przez Lecha Kaczyńskiego eksponowana, dzisiaj jest udziałem Andrzeja Dudy. Andrzeja Dudy, wspomnę choćby otwarcie Muzeum Ulmów, gdzie ta sprawa polskiego bohaterstwa, polskiego udziału w obronie Żydów przed zagładą była mocno eksponowana, ale to jest tylko jeden sygnał tego, co zwiemy obroną, wzmocnieniem dobrego imienia Polski w świecie. Pamiętajmy o tym, że te ostatnie lata zaniedbań były tak duże, że praktycznie przekonanie o tym, że Polacy byli zbrodniarzami, jest na zachodzie wręcz powszechnym. Trzeba to wszystko odkłamać. A pamiętajmy, że polityka zagraniczna prezydenta jest niezwykle intensywna. To świadczy też chociażby ta obecna wizyta w Norwegii, ale tych wizyt było mnóstwo. A najbardziej takim spektakularnym osiągnięciem był szczyt w Bukareszcie, gdzie to Polska i Rumunia były przygotowywały się wspólnie z państwami środkowej Europy do szczytu NATO, który się odbędzie w lipcu w Warszawie. Jest to rzecz bardzo mocna, czyli próba skumulowania państw środkowej Europy w jeden obóz broniący swojej suwerenności, szczególnie w relacji do wschodu, ale również reprezentujący te interesy w relacji do zachodu. To jest bardzo mocno eksponowane. Widać to w wielu kontaktach, w wielu wizytach. Na Węgrzech i te linie jasno można zobaczyć. Jeśli popatrzymy w odniesieniu do tego, co stanowi naszą narodową i chrześcijańską kulturę,
często jest prezydenta przemówienia, ale również obecność w wielu takich momentach historycznych, a zarazem religijnych, jak 1050 lat chrztu Polski. To jest coś, co może napawać nas dumą, że już ani prezydentura, ani władza w Polsce nie wstydzi się tej polskiej przeszłości, tylko mocno ją upodniaca w tym paradygmacie, a nie w paradygmacie rewolucyjnym, jakimś PRL-owskim, jakimś, prawda, 4 czerwca, kiedy mamy tylko ciągły stół i pojednanie się gdzieś tam nad grobem Wojciecha Jaruzelskiego. To jest inna perspektywa, inna wizja. Trzeba też zaznaczyć, że jest to prezydent jednak z rządem bardzo zgodny, mówiący po jednej linii. Miał tutaj bardzo mocne ataki, które się czułem na siebie od początku, czyli ustawienie Mariusza Kamińskiego, kwestie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego, kiedy mocno naciski na niego, a zarazem obrażanie też prezydenta w prostych takich atakach, to potrafił wytrzymać i nie dodawać dolewać oliwy do ognia, tylko jak gdyby w polityce suwerennej, również w relacjach międzynarodowych, bo przypomnę, kiedy Beata Szczygło miała wystąpienie w Parlamencie Europejskim, Urząd Duda przygotowywał jej w wielu stopni poprzez różne relacje, kontakty, rozmowy tam na Zachodzie, to wejście, zresztą bardzo mocno, jednoznaczne. Można powiedzieć, że jeśli weźmiemy tę tradycję, no to jesteśmy częścią, poznajemy się przecież do tej tradycji patriotycznej i katolicki chrześcijańskiej. To ta prezydentura to jest coś, czego przez ten rok możemy być dumni. Ale też od strony wizerunkowej należy zwrócić uwagę, że na spodziewanie dobrze ten wypadek. Zresztą dzięki temu wybrał wybory, jest bardzo kontaktowy, bliski ludziom, nie boi się tej sfery medialnej, jest w stanie jak gdyby godnie prezentować swój urząd. Wspólnie z małżonką, więc to też jest bardzo ważne, bo same te sondaże, które pokazują liberalne media, mimo różnorakiej nagonki skomasowanej i tak dalej, ta nagonka nie odnosi sukcesu, a ta prezydentura jednak podoba się Polakom sporej, przynajmniej części przyjętych. No przeróżne badania o tym mówią, chociaż badania nie zawsze są adekwatne. Ale jeszcze na przykład szkoła, panie profesorze, że właściwie mówiąc, no trudno jest go porównywać na przykład z prezydentem wcześniejszym, z Komorowskim, bo po prostu no nie ta skala, prawda, nie ta brakuje, bo on chce już się wyzłośliwiać, bo może nie pasuje, bo prawda, było minęło, ale to sobie też trzeba powiedzieć, że pewne standardy zostały podniesione bardzo wysoko teraz. No zdecydowanie, to jeśli mówimy i o sposób życia, ale i pewne cele, to nie ma najlepsza no, jest Komorowskim, jest reklama kinowa, jeżeli ty używasz, oni będą ci dziękować, będą ci podawać promocje, po solidarność tutaj od telefon zawołań prorosyjskich czy sympatyzujących z układem niemiecko-rosyjskim, takie gesty, głosy w samej prezydenturze się pojawiały, to jak gdyby przeciw temu pewien rodzaj niekonsekwencji, brak jakiejś logicznej linii, próba sumowania tego, co niósł PRL, tym, co niosła ta tak zwana wolna Rzeczpospolita. Ta synteza oczywiście była mieszanką wybuchową. Ona w miast ludzi godzić, wręcz przeciwnie, nie w dużym stopniu generowała konflikty. To jednak była prezydentura taka żyrandolowa, kiedy jednak Bronisław Komorowski nie był w stanie dysponować ani pewnej misji, ani pewnej linii w relacji do Donalda Tuska. Konflikt gdzieś się pojawił po odejściu Tuska, kiedy jednak prezydent stał u Schetyna przed jego taką śmiercią polityczną. Wszystko to jednak doprowadziło do sytuacji spotęgowanego konfliktu wewnątrz Platformy i tej podwójnej klęski wyborczej. To są inne rzeczy wiadome, natomiast to słusznie ojciec mówi, to są postaci nieporównywalne ani co do celu, ani co do pewnego potencjału takiego charakterologicznego i nie tylko. No właśnie,
oczywiście trudno być jako oceniający fakty jakąś taką zawrózką, bo to jest dobre zajęcie także w życiu politycznym i ocenie politycznej, ale mam takie pytanie, czy ten tak zwany kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego, czy w tym temacie pan prezydent powiedział już ostatnie swoje zdanie, czy może tutaj jeszcze ulec no, sytuacja pewnej zmiany pewnemu? No myślę, że prezydent, oczywiście on jest, co był w Kielce, no bo pamiętajmy jego decyzję o nieprzyjęciu i przyjęciu zarazem ślubowań no, poszczególnych sędziów czy kandydatów. Oczywiście do stomatologa pójdź ze mną, bo ty pamiętasz, co się robi intensywną. W tej chwili jest nieco z boku, ale myślę, że dla prezydenta. Kiedy pójdziemy jutro? Zapiszę mi się spokojnie. No, ma podzielać stanowisko rządu w tej kwestii. Kurczaczku, bo potem będzie żałował, będzie za ale jest strażnikiem konstytucji i nie boi się stracić w momentach ale najbardziej kontrowersyjnych, najbardziej to on ci powie, to jest człowiek młody. Interes narodowy Polski, który można by było zatytułować w skrócie mianem obrona suwerenności. No bo ma się wrażenie, że właśnie raczej powiedział, to jest moje zdanie, nie zmienię i tak i koniec. Po prostu taka jest podejście głowy państwa. Chyba to jest moment taki dobry, bo nie ma tutaj żadnego takiego, prawda, opozycja nie będzie mogła manipulować sobie, że może da się jakoś wystraszyć, nastraszyć, naciągnąć i tak dalej. No nie, no bo to prezydent jest prawnikiem, zresztą zawsze głęboko wchodził w te kwestie, jeśli ma głębokie rozeznanie sprawy. To też nie jest po to, ażeby... Taką płytkę kupimy, wiesz, za 10 złotych, to ona tu będzie promieniowała to wszystkie te mrówki, to na tu nie podejdą. A jest najgłębszym tego słowa znaczenia. No właśnie. Zobaczymy, co ja tu instalowałam wcześniej, też odeszły. Z Europy, prawda, tutaj konflikty, rozmowy opozycji, zresztą chce się takie służyć atmosferę, że ten rząd Prawa i Sprawiedliwości albo Zjednoczonej Prawicy no zagraża tutaj stabilności państwa polskiego i tak dalej. Mi się podobała wypowiedź byłego prezydenta Francji Sarkozy'ego, aby go nie oceniać, że powiedział jednak, trzeba przyznać prawdę, że za czasów braci Kaczyńskich demokracja w Polsce była przestrzegana i w Europie też się odnosiło takie mocne wrażenie, więc to też ciekawy głos i ważny. Teraz no i wiadomo, że spór nie jest wcale o konstytucję i nie jest wcale o demokrację, tylko o suwerenność. To jest spór istotny. Czy Polska będzie miała tę suwerenność, to będzie ulegać prostym naciskom zewnętrznych czynników. A prezydent nie tylko stoi na straży konstytucji, ale również jest jak gdyby symbolem polskiej suwerenności. Tak jest. Dziękuję bardzo panie profesorze za tę ocenę. Pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem i była to próba podsumowania roku od wyborów prezydenta, nowego prezydenta Polski. Andrzeja Dudy, dziękujemy. A może krótkie spodenki chcę założyć? Spadaj, nie. Nie mów spadaj, no to będzie zaraz spadał. Śmieszny jest. Tłusty się robisz, kochanie. Nie dotykaj mnie. Muszę, jestem lekarką twoją. Chyba są środką. Chcesz na łóżeczka podpaść troszeczkę? Nie. Także proszę państwa, co tu dużo będziemy gadać? Dajmy troszeczkę tutaj plotkarstwa. Jak oni się boją? Trybunału Andrzejem Rzeplińskim. Wojsko pomaga przy organizacji Światowych Dni Młodzieży. W sumie 60 żołnierzy pracuje przy budowie mostu w Brzegach, gdzie m.in. odbędzie się uroczysta msza z udziałem papieża. Mosty powstają z gotowych elementów, mówi podpułkownik Piotr Pytel. Można powiedzieć, że to są takie klocki Lego dla dużych chłopców. W sumie zbudujemy 336 metrów konstrukcji. Najszerszy z tych mostów będzie miał 40 metrów. Tymczasowe przeprawy przez rzeki są niezbędne, by zapewnić bezpieczeństwo pielgrzymom. Więcej o tym w informacjach o 14. Już teraz zapraszam. Słuchasz informacji. Wow! Ukraina, gdzie w ciągu ostatnich 24 godzin w walkach między prorosyjskimi separatystami a siłami ukraińskimi na wschodzie kraju zginęło 7 żołnierzy. Wydany dziś przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy bilans jest najkrwawszym jednodniowym bilansem ofiar w tym roku. Na wschodzie Ukrainy formalnie obowiązuje rozejm, jednak praktycznie każdego roku. Także rozmowy, proszę państwa, jeszcze raz. Gracias.
rozmowy. Rozgrywanie teatrzyków. Rozgrywania teatrzyków. Dobrze, że Komisja Europejska zauważyła, że rząd polski chciał rozmawiać, chce rozmawiać i że Komisja Europejska w tej chwili właśnie tych podszestów, tych donosów opozycji polskiej EKG, nie słucha na tego. I sądzę, że zajmie się po dziewiątej za tej sytuacji, w której znalazła się trudnej sytuacji. Unii Europejskiej zajmują się, pojawia się sprawem polskim, zajmują się Polską, jak szkodliwe gdzie poprzez traktowanie regionów polskich odwraca się swoją wolę od spraw bardzo istotnych. Wtedy nie może dojdzie do dobrego zakończenia. Jeszcze dodam jedną rzecz, że krytykowano bardzo Prawo i Sprawiedliwość, rząd polski, pewne powiązanie ubiegłoroczne przeprowadzenie uchwały w sprawie najbardziej młodym na świecie jest smog, ponieważ Ja nie dziwię się, że mieszkańcy to totalnie krytykują.
Jeśli przyjeżdża ten pierwszy Trybunał, to jest taki zapach jak na nie ma polach w Polsce jesienią, kiedy się pali męta i ziemniak. Jest i to miasto, które jest powite takim szaro, burą, brązowym, właśnie taką mgłą. I to jest rok, przez chwilę nagle czuje się zapach kokosownika. Tak, ale w Deli jest, że w Deli to jest ten, to jest właściwie każdy jeden rodzaj smogu, ponieważ ten zapach jest, pochodzi z sąsiednich prowincji, gdzie palone są resztki zbiorów na polach. To jest też ogromna ilość samochodów, to jest miasto, gdzie mieszka około 20 milionów ludzi, połowa Polski w jednym miejscu. Do tego były sprawy budowy i jeszcze na dodatek mamy kuchenki, gdzie ludzie palą jakimś węglem drzewnym i tak dalej. I to w mieście, w którym połowa mieszkańców chodzi na piechotę wszędzie, bo nie stać ich na samochód. Także to jest te przyczyny na całym świecie są bardzo różne, ale to jest właśnie, jest bardzo paradoksalne. Możemy powiedzieć, że w zasadzie to, w co moglibyśmy wierzyć, że może być odpowiedzią na zatrucie środowiska, czyli nowe technologie, wcale nie musi działać. Są nowe samochody, są hybrydy, są katalizatory spalinowe. To jest też efekt skali. Na dodatek mówimy o miejscach, które jeszcze się bogacą. Nowe technologie są drogie i to nie jest przypadek, że najzamożniejsze kraje na świecie forsują użycie nowoczesnych technologii, na przykład krajów skandynawskich, które już dawno temu poradziły sobie z problemami, większością problemów z zanieczyszczeniem powietrza, które te technologie sprzedają, ale żeby je kupić, najpierw trzeba zarobić pieniądze, żeby zarobić pieniądze, trzeba spalić węgiel. Dlatego ja tu jestem całkowitym pesymistą i uważam, że dopóki, że kraje, które się w tej chwili emitują potężne ilości najróżniejszych rodzajów zanieczyszczeń, poradzą sobie z tym problemem, jeżeli albo postanowią rzucić kamień na masową skalę, albo wybuchnie jakiś potężny kryzys ekonomiczny, który do tego zmusi, albo wzbogacą się na tyle, że będzie stać właśnie na samochody hybrydowe, albo rezygnację z energetyki węglowej, ale Polska, kraj, jakby nie było dosyć zamożny, nie ma co tu zrezygnować z tego typu gospodarki. Także jeżeli mielibyśmy na przykład namawiać do tego Chiny, no to oczywiście przykład Polski pokazuje, że to wcale nie jest takie proste, jest dużo bardziej nędzące, aby wykorzystywać węgiel, aby jeździć dużo samochodami, też niekoniecznie najnowszymi, ale nawet te diesle nowe, bardzo nowe, one też smrodzą i afera z Volkswagenem i teraz coraz tym nowymi producentami samochodów pokazuje, że nie zawsze nowoczesne technologie są odpowiedzią. To jest kwestia smogu nie będzie rozwiązana bez wielkich planów państwowych. Prawdopodobnie w skali każdego z nas, takiego indywidualnego heroizmu, możemy oczywiście na naszą skromną miarę coś zrobić. Natomiast jeżeli państwo nas nie pomoże i nie pomoże tego milionom ludzi, to nadal będziemy się dusić tym, czym oddychamy. Jednak w pewnym sensie fascynuje powrót tego tematu w Polsce. Bo mam wrażenie, że takie zainteresowanie jakby czystością czy zatruciem powietrza to ostatnie lata chyba latach 80. Kiedyś rzeczywiście było widać, że polskie środowisko w latach 80. Na nim odbiła się ta potężna industrializacja poprzednich dialogu, prawda? Jego stan był katastrofalny, zwłaszcza, że mieliśmy materiał poznawczy. Komisja prowadzi konstruktywną zachodnia Europa poradziła sobie z tym problemem. Teraz takim miejscem bardzo zanieczyszczonym są Chiny, Indie, bardzo szybko się bogacące, bardzo szybko się industrializujące. Natomiast w Polsce w tej chwili działają prawdopodobnie dwa czynniki. Po pierwsze, chcemy być jak zachodnia Europa, chcemy mieć czysto i wiemy już po latach edukacji, wiemy, że to, czym oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie, wcale nie jest tak dobrze. A po drugie, dostęp do informacji jest znacznie poprawiony. Ze sprawą internetu w każdej chwili można sprawdzić, jakie jest zanieczyszczenie powietrza w większości polskich miast, przy czym znowu te informacje są bardzo szczątkowe. Stacje, które badają zanieczyszczenie powietrza, na przykład w Warszawie, jest kilka. One podają informacje o zanieczyszczeniu powietrza w sposób, który właściwie potrafią odcyfrować tylko specjaliści. Na dodatek tych stacji jest mało i to też nie jest przypadek, ponieważ na przykład nie mamy takich stacji w domu. Mimo, żeby taka stacja działała, to musi być wielkości kontenera. Także ten dostęp do informacji o środowisku nadal jest bardzo niewielki i zawsze tak było. To znaczy, że walka ze smogiem możliwa jest wtedy, kiedy ludzie uzmysłowią sobie, czym oddychają i do tego są potrzebni pewnego rodzaju prorocy, ci, którzy nagłaśniają sprawę. I tak było ostatnio w Chinach ze sprawą dziennikarki, gwiazdy telewizyjnej, która
za swoje prywatne pieniądze nakręciła film o tym, czym Chińczycy oddychają.